No tak, co do przyrody, to już od małego mnie przyroda interesowała. Chodząc do szkoły podstawowej, w domu mieliśmy taką małą lornetkę teatralną. I jak była przerwa, to inni tam w piłkę grali, a ja do parku. Lubiłam podpatrywać ptaki, jak śpiewają, zięby, sikorki, dzięcioły. No i tak chodzę po tym parku, chodzę, no i to mnie tak wciągało. W ogóle leśna szkoła mnie więcej interesowała, ale tam było się ciężko dostać na leśną szkołę, bo w tamtych czasach w Polsce w 60-tych latach były tylko chyba 5 szkół, a przedtem, żeby się dostać do szkoły, bo byłem u nadleśniczego, na leśniczy mówi, czy ma pan kogoś z rodziny leśnika, nie? Nie, nikt tam nie ma takich zainteresowań w rodzinie, to pan nie może być, jak pan chce leśną, to musi pan robić zaocznie. A żeby robić zaocznie, no to 4 lata w lesie musiałem przepracować ciężko. Tutaj u nas w tym polanowskim lesie, leśnictwo Zielona Góra. Dopiero po 4 latach mnie dopuścili do szkoły. W Tucholi uczyłem się. No była tam szkoła 4-letnia. Jestem myśliwy, ale mało co strzelam, więc fotografuję niż strzelam. Z fotografią to było tak, że mój ojciec miał stary aparat Zeissa, taki mieszkowy, na nóżkach się tak wysywał, tak jak akordeon, ten mieszek taki był. Ale tam było takie coś, w domu u rodziny babci to szło zrobić, ale jak ja nieraz wziął ten aparat w teren, no to a wizja było takie malutkie okieneczko, trzeba było patrzeć i nie szło wnet znaleźć, tak gdzieś tam sarna była. Człowiek się podciągał do tej sarny dosyć blisko, jeszcze nie mogłem zrobić, sarna mnie wytrzyła tam, mało co tym aparatem robiłem. No ale tak mi się to podobało, że pierwszy aparat, co kupiłem, to była Smiena. Smiena to już troszkę lepszy był ten aparat. Miałem kilka lat, potem kupiłem Zenita, Zenit TTL. O, to tam już byłem więcej zadowolony. Ja tam po iluś latach Minoltę kupiłem. Po Minolcie był już właśnie używany Canon. Co to jest za sztuka? Wyjść na ulicę, miasto, jakiś tam zrobić kościół, pomnik. On w każdej chwili wejdzie. Ja robię, jak są lisy młode przed norą, nieraz 2 tygodnie. Nieraz jest wiatr, siedzę w krzakach. Nawet ta nie daje nic, taka siatka maskująca. Niektórzy kupują takie ubiory podobne jak kupa siana. Wiatru nie ma, ty nie czujesz wiatru. Zwierzyna wyczuje z daleka. Malutki wiaterek jest. Dmucha, siedzę przed norą, nie wyjdzie. Czemu nie wyjdzie? Bo był lekki wiaterek. A jak widzę jakieś gniazdo, ptak dolatuje, czy albo borsu. Kupę czasu spędziłem w Konstantynowie, tam blisko tej rzeczki. Borsuk miał norę. Wiadomo, że borsuk też prowadzi nocny tryb życia. No to chodzę, chodzę, siedzę kupę godzin, plecy mnie bolą. Ja się szaro zrobi, ciemno, zrobię niby zdjęcie, bo wyszedł na zdjęciu, patrzę no, za ciemne zdjęcie. Rano wcześniej przyjeżdżam o ciemku. Nie wychodzą, kręgosłup mnie boli, już nie mogę wysiedzieć, jadę do domu. Na drugi dzień za jasnego przychodzę, patrzę, już wyszły, bo zawsze dom. No, witką gałązką tak zrobię, żeby czy wychodził, widać te ślady, albo wchodził, albo nie wychodził. O, po mnie był, albo przede mną wyszedł. Też ciężko te takie przyrodnicze zdjęcia robić. W szkole podstawowej rysowałem i tam znajomi nie rozmawiali, ale ładnie rysujesz, no w ołówku znaczy się, nie? W kredkami też. Spróbuj farbami olejnymi. A ja tak się bałem, każdy mówił, farby olejne, no to tam jakieś tam znani malarze, malarze, a gdzie tam, ja tam farby olejne. Ale w końcu to mnie zmusiło do tego, jak był stan wojenny, nie było co robić, godzina policyjna. No, cholera w telewizji, tylko jeden program, 2 programy były i wciąż polityka. I ja mówię, co to zrobić, ale mieliśmy, ojciec miał pszczoły. Mieliśmy listewki, ramki, poszedłem sobie ramkę zrobić do warsztatu. Płótna nie było takiego prawdziwego, lniadego, ale matka miała stare zasłony. Oj, wyzywała na mnie, że poniszczyłem te zasłony. Gwoździkami zbiłem, zabuntowałem. No i tak zacząłem malować. Pierwsze bratki, kwiatki. Pierwszy taki malutki obrazek, 20 na 30. No, jakoś wyszło. Ojciec mówi, no chłopcze,
ładny ten obrazek. Weź innego kwiatka, no i tak od kwiatków zacząłem. Motylki, wtedy ptaszki, no i to tak mnie to wciągało. Bo każdy myśli jak malarz, ja nie jestem zawodowym malarzem. Ja nie znam tych tajników, ja tak sam od siebie maluję. Tylko tak widziałem jak nieraz w telewizji, ten maluje to, no to też się zabrałem za malowanie. Dopiero po paru latach taką książkę kupiłem dla początkujących o malowaniu, jak farby rozdrabiać, jak nakładać, no. Ale to już potem, ja mówię, to już sam robiłem, zanim tą książkę kupiłem. Dużo ludzi nieraz przyjdzie na maluj mnie to, a już tak ludziom odmawiam. Bo ja właściwie chciałem tylko do siebie malować, ale bo przez te malowania załóż wtedy nie idę. Tu pogoda ładna, tu chętnie bym z aparatem wyskoczył. Malarstwo jest tak, więcej lubię takie, tak, konie, dużo koni maluję, ptaki, no w ogóle przyrodę. Jakieś kilka obrazów mam, stare tam jakieś tam zamczyska, mury, ja to tego już nie mam, bo tam do rodziny powydawałem. No ale tak to przeważnie przyroda mnie interesuje. Dużo ludzi mówi, tutaj namaluj mnie córkę. Ja twarzy, najwięcej to twarzy, nie chcę portretów malować, bo ja ze zdjęcia maluję, nie? Niektórzy mają pamięć wzrokową, spojrzą raz, idą do domu i malują. Ja nie, ja muszę mieć przed sobą jakiś wzór, co chwilę patrzeć, namalować, patrzeć w ten sposób. U zwierząt jest tak, czy będzie noże trochę większe, oczy tam mniejsze, to ta sarna, czy ten dzik będzie dzikiem, ale u ludzi nie, u ludzi jak spojrzę, to musi być, a nie jak niektórzy mówią, no jest trochę podobna, mówię, trochę tam nie ma być, trochę to musi być tak samo jak na zdjęciu. I dlatego to dużo czasu mnie sprawia, jak kogoś portret zrobię. Portretów no, zrobiłem ile, może 10, ale nie lubię.